Cześć mordy, z tej strony Kalucz, witam was serdecznie na moim drugim kanale. To jest drugi kanał Kalucha, jeśli jeszcze go nie subskrybujesz. A wiem, że to robisz, wiesz dlaczego? Bo połowa ponad osób nie subskrybuje tego kanału. Nie bądź jak ta połowa głupsza, tylko jak ta lepsza. I zasubskrybuj kanał, mój drogi widzu. Zostaw tutaj suba oczywiście. A jeśli ta seria ci się podoba, zostaw łapeczkę w górę, będę bardzo wdzięczny. Widzowie, w poprzednim odcinku podziało się, no ruch oporu mnie zgarnął, jak nie widziałeś, to sprawdzaj. W naszej wiosce generalnie dużo zmian, no bo ten nowy burmistrz wprowadza straszny zamęt. No i kurczę, wiele komentarzy poczytałem, no i jednogłośnie mówicie, trzeba na burmistrza uważać. Ale część osób pisze też, Kaluch, pogadaj z tym burmistrzem, dowiedz się, może poznaj go trochę bliżej, jaki jest jego motyw, może ty coś wyczujesz, może my coś wyczujemy, jak zobaczymy to na odcinku. Dlatego też czekam na burmistrza, który przypływa, moi drodzy, na molo, bo go nie było w sumie w poprzednim odcinku, faktycznie był na jakiejś delegacji, nie wiem, czy on już przypłynął, jakiś statek teraz się pojawił, więc podejrzewam, że już jest. Może być to ciężka przeprawa. Ja pochowałem wszystkie moje itemy. Moi drodzy, robimy przeprowadzkę do nowej, do nowego miejsca. No i będę musiał zapłacić też podatki dzisiaj, więc no jest grubo. Mam też broń, pisaliście, Kaluch, na razie jej nie używaj, przykitraj się. Tak też, moi drodzy, taką też taktykę robię. Chyba jeszcze nie przypłynął, aczkolwiek nie wiem, jest tu ktoś? O, jest, jest on. O! 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 Witaj. Witam. Zobie, muszę być ostrożny. Witaj. Przypłynąłem, jestem. Świetnie. Burmistrz, byłem w krótkiej delegacji, ale... No tak, tak, ja wiem, burmistrz lubi tak gadać bardzo, tak, no, dostojnie i tak dalej. Ja mam sprawę, muszę coś się dowiedzieć. Możemy na słówko? Oczywiście, tak, 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 oczywiście. Dobra. Chwila, moment, bo... przywiozłem kogoś ze sobą. No dobra, to ja poczekam, tak? Widzowie, muszę poczekać w takim razie. Nie, może chcesz się z nim przywitać. Jak to, z gościem burmistrza? Chodź, śmiało. Nie bój się. O tak, jak widzowie, kto to? Chłop się rusza tam, czy nie rusza? Się coś gość chyba nie ma zamiaru pojawić tak, w cegówkę. Jest... Podróż była długa. Może po prostu mu się przysnęło. Poczekasz chwilkę. Mogę krzyknąć. Halo! Aaaa! Co on tu robi, widzowie? Tak, tak, tak. What the heck? O, zaraz. Widzisz? O. Co tu robi burmistrz z cegówki? Benjamin, tak. Tak, a to tak, Benji. To ja. Faktycznie. Byłeś na przemówieniu. Burmistrz? Wszystko w porządku? Tak, 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 w porządku. Nigdy z nie było burmistrzem lepiej. Jest wszystko w najznamieńszym porządku. Okej, okay, widzowie. No nie wydaje mi się. Jest lekko ospany. Aha, zaspany burmistrz. Tak, tak, to może tak, ja panów, może ja panów odprowadzę do centrum i przy okazji powiem, o co mi chodzi. Widzowie. Oczywiście, oczywiście. Teraz to zmienia postać rzeczy, kurde. Burmistrz jakiś taki dziwny. Kurde, widzowie, no i... O, no cegłówki, tak, cegłówki. O, burmistrz jakby żywszy, już wszystko w porządku? Tak, przebudziłem się, jestem w moim świecie, prawda. Co jest? Ej, ale on jakby a teraz... A podróż była długa i wyczerpująca. To jest zaledwie szalupa, cały nasz okręt stoi trochę dalej. Aha, to jeszcze jest większy okręt, no dobra. Ja oczywiście. Przepraszam, to może być niegrzeczne, burmistrzu i burmistrzu drugi. Nie pamiętam imienia burmistrza, naprawdę. Isaac. Isaac, o. Panie Isaac. Chyba, że wolisz pełny tytuł. No, jak brzmi pełny tytuł? Isaac Cor Imunae. Nie, to ja wolę Izak. Może być Izak Cor Imunae. Dokładnie. O, Jezu, dziwny jest, widzowie, ten... Mimo wszystko ten nasz burmistrz cegłówek. No, ostatnio tak pada, nie wiem, strasznie beznadziejna ta pogoda w tych cegłówkach. Spokojnie, ja nie jestem z cukru. Niebo płacze, niebo płacze. Nie, mnie z cukru, tak. Chyba z radości, że przyjechaliśmy, prawda? Co jest w ogóle, widzowie? Nie mogę za bardzo z nich. No, to niezła wioska, stary niedźwiedź mocno śpi. Niedźwiedź. Jak to takie zwierzęta mieje w tym? Powinniśmy się ich pozbyć. Zmiany dopiero co są powoli wprowadzane. Przecież nie mogę sprawować jurysdykcji nad każdym zwierzęciem. Jaki piękny pomnik. Ta, nowa no. Cegła. No, cegła nowa i w ogóle burmistrzu, bo burmistrz się widział, ja zbudowałem swój hangar. W sensie, burmistrz, ty jesteś Isaac, ty jesteś burmistrz. Uznaję jednego burmistrza, przepraszam, Isaac. Nie ma problemu. Zowie.
Muszę twardziej tutaj z nim, kurde. Benji to jest gangster, nie może tak łatwo, wiecie, podporządkować się jakiemuś burmistrzowi. A kto to dziadostwo tu postawił? To, drogi dziadostwo? Benji, jest... Jakie dziadostwo? No co to no jest? Jaki... Co sądzisz o tym pomniku, panie burmistrzu? No, wykwintny pomnik, taka cegła. O, mój dom. No, też zmieniony. I co, burmistrz na to? Ależ piękny. Co? No coś niesamowitego. No to jak widzowie. Wyższy standard. Wyższy standard, no nieźle. A z tyłu jest mój warsztat, nie? Pracownia stolarska. Bardzo chętnie go obejrzę. A nie, to ja nie zapraszam. Duży. Burmistrza zapraszam na porapetówkę. Ale to nie dzisiaj. Ja nie mogę. Dobra, miło było. Jednak podziękuję, jeśli chodzi o tę rozmowę. Poczekaj chwilkę, poczekaj. Mam do ciebie propozycję. Bo widzę, że interesujesz się tą okolicą. Zależy ci na tym miejscu, prawda? No tak, no. Czuję, że to jest mój dom. Chciałbym cię zaprosić na kolację, gdzie możemy wszystko omówić. I jestem pewien, że na tej kolacji rozwieję twoje wszelkie wątpliwości na mój temat. Mogę odmówić? Czy nie? A burmistrz też będzie? Oczywiście, że tak, tak. Przecież bez naszego honorowego gościa no nie może się odbyć to, spoko. To spotkanie. Może. Dobra, mogę wpaść. W sumie oszamałbym coś dobrego, ale mam jeszcze trochę roboty, więc ja się pojawię najwcześniej za 2,5 godziny, może być? Widzę, że już nie ma problemu, naprawdę będziemy szanuję. Wyczekiwać. Naprawdę szanuję pracowitych mieszkańców. Dzięki, tak. Izak. To strzała. Widzowie, kurde. Bywaj. Jest to wszystko strasznie pogmatwane i dziwne. Chodź do środka, poszli do środka. Co jest kolacja? What the heck, co on ode mnie chce? Przekonamy się, widzowie, ale zanim to ja zobaczę, czy mój wierny pracownik, aka Logan, w ogóle mam trzecie serce, widzicie wy to? Jest, moi drodzy, w mojej pracowni, bo dzisiaj mieliśmy robić przemeblowanie, a mnie zeszło, nie ma go, dobra, to sam w takim razie zacznę. Widzowie, skitrałem sobie właśnie te bronie, muszę przykitrać jeszcze, o, bullet. To muszę, widzowie, schować. Kurde, to jest odkryte? Co jest? Ktoś mi tu grzebał? A, sam chyba nie zamknąłem tego, dobra. Szybciutko, żeby, moi drodzy, Logan nie widział. Muszę to załatać w jakiś bardzo szybciutki sposób, elegancki, dobra. O, tu jest jeden briczek, idealnie. Pyk. Dobra, ukryta skrzynia, moi drodzy, dalej pozostaje ukryta. Natomiast ja muszę poszukać, muszę sobie te itemy posegregować. I pierwsze, co chciałbym zrobić, bo w zasadzie to już nie będzie moja pracownia, widzowie. Ta część to nie będzie część przemysłowa, część mieszkalna, więc ja sobie po prostu zagospodaruję tą piwnicę na, moi drodzy, storage room taki, w którym będę miał wszystkie zapasy i to będzie całkiem fajnie wyglądało. O, jest dużo lepiej teraz, to wejście jest teraz, moi drodzy, komfortowe. Jeszcze jakieś muszę zrobić zejście sobie, kurde, gdyby był Markus, to by mi tu pomógł z tym, ale... No chłop, moi drodzy, zaginął, nie wiadomo co się z nim dzieje, nie? To bym jeszcze tutaj przykopał taki fragment, bo to tak wszystko, moi drodzy, niesymetrycznie jest tu zrobione. Wydaje mi się, że... A to wszystko moja wina też, nie? Zrobimy sobie troszeczkę poszerzenie tego. No i jak się tylko Logan pojawi, to będziemy, moi drodzy państwo, przenosić się do warsztatu, no. Tylko kurde, ja muszę na te kolacje lecieć, więc ja się dzisiaj nie przeniosę niestety. Ale może zlecę Loganowi przeniesienie chociaż tych itemów, nie? Aczkolwiek ze skrzyniami to bym uważał. O, cześć. O Jezus, o. Jak mnie wystraszyliście, witam. Ja się zastanawialiśmy, gdzie jesteś. Właśnie robię przemeblowanie, a wy się już tam urządziliście? W nowym salonie? No powoli. Dobrze, Logan, będę miał do ciebie sprawę. Bo trzeba będzie poprzenosić wszystkie te tabliczki, no generalnie całe to tutaj, no trzeba skopać, tylko że tu są też moje rzeczy, więc te skrzynie, w których, znaczy te meble, w których nie ma itemów, możesz rozkopać i od razu przenosić. Przejdziemy sobie na raz i potem ja będę musiał zostać w centrum, bo zaprosił mnie burmistrz na kolację. O kurde. No, sam jestem w szoku, nie mam pojęcia co chcę, więc... No. To może ja mu pomogę. Pan tapicer, ty to jesteś Salmon? Simon, tak. No to może mu pomogę, co? No gdybyś mógł, to by było bardzo miło. Widzowie, ten Simon jest bardzo pomocny ziomal, nie? I w ogóle ci powiem, że duża ta pracownia. No duża, nie no, spodziewałem się. Trzeba na pewno zrobić nabór, ale to muszę mieć większy kapitał, nie? Bo musimy trochę popracować na razie w trójkę. A właśnie, a propos kapitału, no. Zarobiłem trochę.
O, świetnie. Kurde, ty... Byłem ogólnie w tej innej wiosce i tam mega bogaci 320... ludzie, to... O kurde, musimy się tam wybrać kiedyś. Ja właśnie chciałem tam dotrzeć, ostatecznie nie dotarłem, nie? 321 dolarów, widzowie, wpada na nasze konto. Ktoś trąbi, czy mi się wydaje? What? Poczekajcie, weźcie, przenoście rzeczy, ja sprawdzę. Dobra. Tak, jaki is going on? Nie, no wydawało mi się chyba. Witam cię, będę. A! O Boże. Mechanik? Co jest? Kojarzysz mnie. No kojarzę, dawno... Auto moje? Gdzie ty je znalazłeś? Wróciłem z urlopu, ktoś się podstawił pod warsztat. What the heck? Zastanawiałem się, może do naprawy zostawiłeś, ale nie było żadnej kartki informacyjnej, że coś do wymiany, coś się zepsuło. Nie no, wszystko działało. Podjadę, dopytam się. No. Wiesz co, ja sobie... Wszystko śmiga. Śmiga, ja sobie wjadę do garażu, wybacz. Szczerze mówiąc, to trochę głupio zabrzmi, ale zgubiłem furę. Wiesz, okay. Dlatego, no dziwne rzeczy ostatnio się dzieją w Cegłówkach. Słyszałeś, że jest nowy burmistrz? No właśnie, widziałem nowy pomnik, się zdziwiłem. No, dużo zmian, także uważaj i no nie wychylaj się, bo ja się chyba zbytnio wychyliłem i coś ode mnie już chce, nie? Nie mam pojęcia, co będzie chciał, ale no, dziwny gościu. Będę uważać. Dzięki wielkie za... Wstałem ci kluczyk, był w stacyjce, ktoś zostawił całość. Super. Jesteśmy w kontakcie w razie czego. Przyjmij ten skromny napiweczek. Oj. Dwie dyszki, widzowie, stoi z naszego konta. Dzięki wielkie, wariacie. Trzymaj się. Dzięki, dzięki. Działaj do tam. Do zobaczenia. Działaj tam, bo coraz więcej dróg mamy w mieście, nie? Wiesz, o co chodzi. Do zobaczenia. No siema. Szybka interakcja tutaj z panem mechanikiem. Chłopaki już chyba poszli... Nie, zanosicie już te rzeczy? Chodźcie. No już przekopaliśmy dużo. No ekstra. Dobra. Przydałby nam się tu most, nie sądzicie? Do pracowni. Będę musiał o to zadbać. Faktycznie. Widzowie, w kolejnym odcinku to tu sobie... Wiesz co, mogę coś załatwić. Wiesz co, trzeba najpierw pozwolenie zdobyć. A, w sumie ten burmistrz to mi pozwolenie nie da. Ale dzisiaj mam z nim kolację, to w sumie zapytam. Widzowie, na pewno się nie zgodzi na to, żeby tu most zbudować, bo już z naszym ówczesnym burmistrzem był problem, a co dopiero z tym? No ale zapytam tak czy siak. Okej, jakie to jest kozackie miejsce tutaj. A to tutaj na dole? Nie, tylko że ja tu tak wszedłem, bo się zachwycam po prostu tym. Widzowie, to biuro szefa jest przepotężne, nie? Tutaj powinienem sobie schować rzecz. No, bez kitu, też mi się podoba. Ale też. Co byś powiedział może na to, abyśmy te meble z tabliczkami postawili tutaj na dole, chodź zobacz. Tak, bo to chyba musi być zaraz przy wejściu, nie? Tak, tylko ja bym tu dobudował taką jakąś luźną ścianę, wiesz, z jakiegoś kartonu czy coś. Aczkolwiek nie, no może nie ma sensu. Może nie ma sensu, może lepiej, żeby tutaj ludzie sobie weszli i oglądali te rzeczy, nie? Na pewno trzeba... Żeby była taka hala. Tak, na pewno trzeba doświetlić, bo zauważyliście, jest mało światła. No tak, ciemno trochę. No, się trzeba będzie tym zająć, ja się tym zajmę, ale to chyba jutro. Wiecie co, chłopaki, ja muszę lecieć na tę kolację, więc jak możecie, to działajcie, dobra, jeszcze dobra. Się spotkamy, okej? Okej. Dobra. Widzowie, idę na tę kolację, bo już 2 godziny in-game minęło. Zapytam o ten most, no ale w zasadzie, kurde, co oni ode mnie chcą? Nie wiem, ale chowam itemy, to jest podstawa. Dobrze, że jestem głodny, to się, moi drodzy, najem czymś. O, burmistrz. Aha, zapraszam do stołu. O, dziękuję. Widzowie, jaka muzyka. Witaj. Słyszycie? Witam. Gdzie mogę usiąść? Tutaj przygotowałem dla ciebie miejsce. Dobrze, tylko jest tyle rzeczy na stole, że burmistrza nie widzę. O, teraz widzę was obu. Ach, tak. Co jest? Jak mam się do ciebie zwracać, powiedz mi? Benji. Po prostu Benji. Po prostu Benji. A jak ja mam się do ciebie zwracać? Normalnie... Ekscelencjo? Prawdopodobnie tego oczekiwałbym od poddanych, ale możesz mi mówić po imieniu. Dobra, Izak. Co? Izak. Izak, dlaczego mnie tu sprowadziłeś? Jaki jest powód? Powiem ci, Benji, bardzo dużo widać po oczach, wiesz? I ja w twoich widzę pewną niepewność, pewien można by rzec, rzec nawet strach. Zgodzisz się ze mną, burmistrzu? No tak, strach, widzę, strach. No właśnie. Dlatego też chciałbym rozwiać twoje wszelkie wątpliwości, bo... Nie wiem, za kogo mnie masz i dlaczego tak mnie postrzegasz, ale mogę cię zapewnić w niemal 100%, że nie jestem dla was żadnym zagrożeniem. Jestem tylko wsparciem. Niezbyt mnie to przekonało, tym bardziej, że zdania w wiosce są podzielone o burmistrzu, tak? Ja jestem raczej z tego drugiego obozu, no. Dlatego też cię zaprosiłem. Wiem, że jesteś, jakby to powiedzieć, kimś w tym mieście. Nie, jestem takim
małym przedsiębiorcą, dopiero co tutaj się wybudowałem z tyłu. Benji. No. Ja. Może nie, może większość tego nie widzi, ale ja widzę potencjał i wiem, że jesteś kimś, nawet jeśli nie teraz, to zaraz będziesz. I wiem, że twoje zdanie bardzo się liczy. Okay. Dlatego też chciałbym ci zaproponować coś, co mam nadzieję, że cię ucieszy. Zamieniam się w słuch, burmistrzu. Więc tak, wiem, że prowadzisz pewną działalność. Mm-hmm. Z tego też powodu, aby cię wspomóc i żebyś miał fundusze na dalsze działania w tym kierunku, które mogą pomóc naszemu pięknemu miastu, chciałbym zwolnić cię z obowiązku płacenia podatków, przynajmniej na jakiś czas. Co jest, widzowie? No, teraz mi podatki wzrosły do prawie $50 przez to, że mam taki wielki hangar. I przez ten nowy cennik, który daliście, więc... Jak to, mam przestać płacić podatki? Na chwilę obecną, no, drugi tak, Benji, mogę cię zwolnić z tego obowiązku. Jest to tylko i wyłącznie moja dobra wola. I przez to, że widzę w tobie ten potencjał i wiem, że jesteś w stanie z tego miasta zrobić coś wielkiego, oczywiście, jako pomoc dla mnie. Mogę ci udzielić tej pomocy i zwolnić cię z obowiązku płacenia. No dobra. Teraz ja mam pytanie do ciebie. Znaczy, ty w sumie nie miałeś pytania do mnie, ale ja mam do ciebie. Chodziły słuchy po cegłówkach, że burmistrz został porwany. Jak się do tego odniesiesz? Burmistrz porwany? No. Ja. Burmistrz. Czy jesteś porwany? Dobry żart. Co, ja się gubię. Widzisz, Benji, gdyby ja burmistrz naprawdę był porwany, nie przywiózłbym go tutaj. No, ma to sens. No to widzowie, to oczywiście. Skąd ja dostałem ten list? Słuchaj, naprawdę wiem, że masz jeszcze wiele pytań, ale mogę ci powiedzieć tak. Świat się zmienia. I ja, jako osoba, która trochę o tym świecie wie, byłem świadkiem tych przemian. I w świecie, który stale się zmienia, miejsce zatrzymane w rozwoju, jak to jest odświeżające i smutne. Smutne jest to, że bez dobrego przywódcy takie miejsce nie mogłoby się rozwijać. Ale to na szczęście się zmieni. Ambitny plan na pewno. No cóż mogę powiedzieć, no trochę zaskoczony jestem tym, że podatków płacić nie muszę, ale podoba mi się ta opcja. Jak już tak jesteśmy przy biznesach, miałem bardzo duży problem z uzyskaniem wcześniej pozwolenia na budowę mostu spod mojego domu do pracowni. Przydałby nam się taki most ze względów komunikacyjnych i generalnie takich tam. Byłaby szansa? Szczerze mówiąc, musiałbym zobaczyć to miejsce. Będzie... Każda mała budowla i każde małe wzniesienie czegoś to jednak są wydatki. Aczkolwiek mam nadzieję, że uda mi się to wykonać. Albo w sumie... Przecież czym wznosić miasto jak nie nowymi ulepszeniami, prawda? To się akurat zgadza. Załatwię ci ten most, Benji. Załatwię. O kurde, widzowie. No dobra. Kurczę, się zasiedziałem troszkę. Miło było, panowie, ale chyba będę musiał się zbierać. Burmistrzu, na pewno wszystko w porządku? A tak, most, ważna rzecz, wszystko tak, w porządku. Tak, 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 z burmistrzem wszystko w porządku. Odprowadź pana Benji'ego do drzwi, dobrze? Proszę. Dziękuję. W takim razie, Isaac, do zobaczenia. Gdybyś faktycznie bywaj. chciał wpaść do mnie tam do tej pracowni, to... Żartowałem z tym, że cię nie zapraszam. Możesz paść. Bardzo chętnie. Na razie. Bywaj. O kurde, już jest pora. Poranek, już środek dnia? Ile my tu siedzieliśmy? Miałem odprowadzić, a chłop zamknął drzwi za mną. Co jest? Ile ja tu siedziałem, widzowie? Jakby czas biegł szybciej w ogóle. Będzie. Co jest? Jest. Będzie. Poczekaj. Ja czekam, to ty. Dobra, chodź. Chodź szybko. Do mnie tutaj. Co to jest? Chodź. Czy już rozstawili tu moje rzeczy? Dobra, do góry. Jeszcze po schodach ukażę biegać. Biura.
Siadaj. Pędzi. Co się dzieje? Znalazłem Markusa. Co? Gdzie jest Markus? Wiem. Co to brzmi dzieje? Dziwnie, ale jest w dżungli. Pamiętasz taką dżunglę? Na pewno pamiętasz. Nie podal. Widziałem, jak biega po drzewach. Biją go jakimś tam. Nie wiem, co to było. Maczetami? Nie, to nie maczety. Czekaj, a czy ci goście to mają przepaski takie na ciele? Ale tak. No to tak, są dzikusy, stary. Dzikusy? Jakie dzikusy? Dobra, tak, już kojarzę. Z Karlem tam raz byliśmy i z jego ojcem. Tam go ojciec szukał. Markusa ojciec, Christian. Toni. Kurde, no Będzie. Bo... Musimy go uratować, ale... Ale ty... Ja nie dam rady, stary. Właśnie, chyba musiałbyś trochę odsapnąć. Dobra, stary, ja wiem, jak to załatwić. Ja się tym zajmę. Pamiętasz tą broń? Miałeś wziąć jakąś broń, masz ją? Spokojnie, stary. Zaufaj mi. Okej? Okay? Załatwisz to. Załatwię to. Powodzenia. A ty idź odpocznij, stary, proszę cię. Albo przykimaj się tutaj, no. Tak. Dzięki, stary. No, siedź tu ile chcesz. Widzowie, jaki zadyszany w ogóle. Co jest? Markus w dżungli. Czy to jest solowa misja? Z trzema serduszkami. To brzmi jak samobójstwo, ale... Oh my god. Muszę chyba spróbować. Widzowie, ależ dziwna rozmowa z tym burmistrzem. Aczkolwiek... Może to nie jest taki zły gość, na jakiego wygląda. Może tylko zły, jakby złą otoczkę zbudował wokół siebie. No, burmistrz jest z nim. Nie do końca tego naszego burmistrza też jestem w stanie rozgryźć. Coś tu, moi drodzy, nie gra, ale z drugiej strony co tak naprawdę? No, pogmatwane to wszystko. Rybik cukrowy, co jest? Silverfish, o, i zdech, dobra, muszę uważać. A wiecie co, mam nadzieję, że nikt tego nie usłyszy. Ja nie wiem, jak to strzela. Tym można aimować. Yo, jakie cichutkie. Nie. Chciałem zapytać, czy coś jeszcze wynosimy po prostu. Tak, Simon, ale... Logan jest to. Logan? Słuchaj, wolne masz dzisiaj, Logan. Masz dwie dychy. Dobra. Nie widziałeś tego. Nie było cię dziś w pracy. Dobrze. Widzowie, dwie dychy schodzi z kąta. Ja prawie go trafiłem tą bronią. Co jest ze mnie tak? Dobra, widzowie, muszę schować ją. Ale przede wszystkim wziąć sobie rzeczy. No i śmigam na ratunek Markusowi. Pieczony łosoś do ręki, widzowie. Jazda. Niby byłem na kolacji, a nic nie zjadłem tam, bo tak mnie pochłonęła ta rozmowa z burmistrzem. Dobra, jestem gotowy, widzowie. Ciemni się, to jest zły znak. Ale zanim ja tam... Dobra, pożyczę się tego konia. Zanim ja tam dojadę... Siodło? On ma siodło, Zanim ja tam, widzowie, dojadę, to już się zrobi dzień, tak mi się wydaje. Koń dużo lepszy środek transportu po dżungli niż samochód. Poza tym samochód to mimo wszystko... drogi środek transportu, no widzowie. Jeśli by ktoś pytał, co robi dzisiaj ruch oporu, to chłopaki z tego ruchu powiedzieli, że śmigają zdobyć zapasy i potrzebne rzeczy. Tędy nie przejadę, muszę z drugą stroną. Więc dlatego ich nie ma po prostu dzisiaj. Ale w sumie i tak by mi nie pomogli raczej. Widzowie, chodzę tutaj, jednego zombiaka musiałem zabić i zmarnowałem magazynek, ale już mniej więcej kumam. Ja za wcześnie zreloadowałem, ja mogę strzelać i dopiero przeładować, no. W każdym razie szukam. Szukam, już jakiś czas po tej dżungli chodzę. O, cholipka. Obiadek. Chłopaki, muszę zdobyć. Chcę to widzieć. Ten człowiek. Zjemy go. My go zjemy. Chłopaki. Dziękuję, jako wasz wódz. Dziękuję. Podziękowania. Dobrze, szefie. Podziękowania, moje podanie. Co jest? Zjemy tego człowieka. Dobra, czekajcie, muszę tego już rozkminić. Nie mogę się doczekać. Cholera, zauważył mnie chyba. Mam nadzieję, że nie. Sergiej, sprawdź to. Sergiej. Sergiej, sprawdź to. Nie mogę zakłócić naszej uczty. O nie. Widzowie. Sergiej. Chłopaki, to jest. O kurde. Gdzie jest Sergiej? O kurde. Chłopaki na górę. O kurde, widzowie. Chłopaki, uwaga. Stop! Uciekaj stąd! Jezu, chłopaki, bronić was! Chłopaki, bronić was! Dobra, czekajcie. Jest jakaś drabinka, krzyczą tylko, o kurde. Chłopaki, widzę go! Chłopaki,
O Jezus! Chłopaki, bijcie go! Chłopaki! O kurde, widzowie! Pomóżcie! Gdzie jest Markus? Gdzie jest Markus? Dobra, widzę. Okej. O! Pomocy, Benji! Co ja zrobiłem? Widzowie! Benji! Nie, widzowie, ale jestem głupek minecraftowy! Stop, stójcie! Co tu się dzieje? Nikt się nie rusza. Ubareken jambatsubeza! Usiwundia wesubirania moje regandia kurajnama! Tego pragniesz! Co mamy zrobić? Zostawcie ich! Regandia kurajnama! Co on z nimi rozmawia? Co? A się Ferina? Ty nie powtórzysz. Puśćcie ich. Dobrze. Ale nie można. Puść ich. To dobrze, ludzie. Macie wypuścić ich z tej klatki. Testowej pomyślisz, Markus. Dobrze. Uratował nam życie. Teraz! Jak wy mnie znaleźliście? To przez Ziutka wszystko. Ziutek cię znalazł. Stary. Jezu, myślałem, że nie żyjesz. Ojciec cię szukał. Ojciec cię szukał, rozumiesz? Christian, ojciec. Christian? No. Burmistrzu! Przepraszamy. Skąd burmistrz wiedział, że my tu jesteśmy? Nie będziemy. Na pytania przyjdzie czas później. Co jest, widzowie? Niesamowity jest ten burmistrz. Ratuje nam dupę po raz kolejny. Ja mam 3 serca. Dziękuję, przepraszam, że strzelałem do was. A chciałem uratować kumpla. O Jezu, ja powiedziałem o strzelaniu, widzowie, przy nim. To znaczy nie, strzelałem z procy, tak. Spokojnie, Benji. Odejdźmy kawałek. Przepraszamy. Widzowie, a ja dziękuję. Schować tę broń muszę. Benji. No. Spokojnie. Burmistrz skąd wiedział, nic że my tu stało. Jesteśmy? Jakby tu powiedzieć, mam swoje metody. Podsłuchał burmistrz rozmowy, tak? Benji, trzeba czasem stosować takie ruchy. No dobra, no ja jestem wdzięczny, tak samo Markus. Podziękuj Markus burmistrzowi. Dziękuję. Nie ma za co. A! I Benji, widziałem, z czego korzystasz. Jak to? O kurde, widzowie. Że z czego? O, uwaga! Z czego, burmistrzu? Jest niebezpiecznie. Kurde, co ten burmistrz? Jakieś pomówienia, widzowie. Dobrze wiesz, z czego, Benji. No i co? Jakby to powiedzieć... Widzowie, on wie. Nie można stale przejść naprzód, bez mrugania. I to czas, żebym właśnie przymknął na chwilę oko. Więc nie bój się, Benji. Polubiłem cię. O, to miło, burmistrzu. Ja i Markus doceniamy bardzo uratowanie nas i życia. No i też w sumie burmistrz jest spoko. Widzowie, nie taki burmistrz zły chyba, jak go malują. Jest specyficzny, ale całkiem spoko z niego koleś. Przynajmniej tak wygląda na razie. Chodźmy do wioski, co już? Boże, poranek. A, Benji. No? Mam nadzieję, że kiedyś mi się za to chociaż trochę odpłacisz. Tak, oczywiście. Mam dług do spłacenia. Na pewno coś pomyślimy. Może burmistrz chce jakieś dostojne krzesło do biura. Coś wymyślimy. Widzowie, Markus uratowany. Markus! Co? Stary, kiedy oni się złapali? Co ty? Dałeś się złapać dzikusa? Nie pamiętam, to było tak dawno. Dałeś się złapać dzikusa? To jest średnie, no. Było ich 20, co ty sobie myślisz, że co? Markus! Śmiej, jakby cię złapali, to... Szkoda gadać. Markus, zupę by z siebie zrobili. No już robili. Ty, ale to ty jesteś debilem, bo ty wpadłeś do kociołka, a nie ja. Mnie złapali, a ty sam wpadłeś. To była akcja do zapomnienia w Minecrafcie. Teraz pan montażysta wam powtórkę pokazuje mojej miny i momentu, jak wpadam. Okej. Okay. O! Pomocy, Benji! Co ja zrobiłem? Nie poruszajmy tego tematu. Ważne, że dobrze się skończyło. Moi drodzy państwo, Benji, Markus, a także Isaac, czyli nowy burmistrz. Wracamy do wioski, do cegłówek. Odcinek w tym momencie się kończy, a was zapraszam do sekcji komentarzy. Piszcie, co sądzicie o burmistrzu. Chłop ewidentnie się, moi drodzy, stara, żebyśmy go polubili. Wychodzi mu to całkiem nieźle, przynajmniej ja tak odczuwam. Nie wiem, jak wy odczuwacie, więc piszcie w komentarzach, po jakiej stronie jesteście i argumentujcie to, moi drodzy, bo w tym momencie to ja już w sumie nie wiem. A Isaac się wydaje być spoko gościem. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie. Do następnego, już będę miał 4. serduszko niedługo, ale muszę uważać. Na razie, elo.